Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie ProPublico. Wczoraj na polach Grunwaldu kolejny raz rycerstwo Polski i Litwy pokonało Krzyżaków. Rok 1410 był punktem zwrotnym naszej historii. O tym właśnie wydarzeniu, o tym punkcie i jego następstwach, konsekwencjach porozmawiam z panem profesorem Markiem Kornatem, historykiem z Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, zacny gościu, dzień dobry i dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniam się. To idziemy do Grunwaldu albo jedziemy na Grunwald. Czym był Grunwald, panie profesorze? Czy był konsekwencją pewnego procesu, który nieodzownie wiąże się jednak ze sprowadzeniem Krzyżaków na ziemię polskie? No z pewnością tak było, a przede wszystkim należy powiedzieć, że to była jedna z ważniejszych albo najważniejszych w ogóle bitew średniowiecznej Europy, a dla Polski, dla Królestwa Polskiego połączonego z Wielkim Księstwem Litewskim, świeżo zawartą Unią, były to zmagania o wielką stawkę, o przetrwanie w obliczu niemieckiej, krzyżackiej nawały na wschód, że tak to ujmiemy. Bitwa ta istotnie ma przełomowe znaczenie, chociaż nie zostało to zwycięstwo, jak zgadzają się historycy, mediewiści, wykorzystane. No a jeśli chodzi o późniejsze losy tradycji grunwaldzkiej, dziedzictwa Grunwaldu, to historyk, myślę, każdy zgodzi się z tym, że było ono niezwykle ważne dla rozwoju polskiego patriotyzmu, polskiej świadomości historycznej i odgrywało szczególną w swoim rodzaju rolę w wieku XIX, kiedy Polska, jak wiadomo, nie istnieje jako państwo, tylko mamy doświadczenie długotrwałej niewoli. W tym to klimacie, w tych to realiach tradycja grunwaldzka staje się niezwykle potrzebna do kształtowania polskiego patriotyzmu, że wspomnę tutaj o doniosłość obchodów w 1910 roku, pomnik grunwaldzki w Krakowie, który funduje Ignacy Paderewski. To epizod bardzo znaczący i doniosły w tradycji grunwaldzkiej. Panie profesorze, a jak to się stało, jak w ogóle do tego doszło, że państwo krzyżackie wyrosło na taką potęgę i na ile ta potęga w ogóle stała się zalążkiem prusactwa? No, wyrosło dlatego, że państwo polskie było słabe. Doszło do coraz dalej idących akcji zbrojnych, zajmowania po prostu terytoriów polskich. Wcześniej oczywiście następuje podbój pogańskich Prus, na których to terytorium Krzyżacy mieli prowadzić akcję misyjną, sprowadzeni do Polski w 1926 roku. Cały wiek XIII, który dla Europy jest niezwykle ważny, jest szczytem średniowiecza z jego polityką i kulturą, dla Polski jest czasem długotrwałego rozbicia dzielnicowego i na skutek tych powikłań dochodzi do istotnie wytworzenia się państwa, które zaczyna Polsce zagrażać. W XIV wieku, kiedy dojdzie do zjednoczenia, jak wiadomo, ziem polskich i powstaje Królestwo Polskie, przypieczętowane historyczną koronacją Władysława Łokietka w 1320 roku. W tych to realiach państwo polskie może zaczynać stawiać opór dopiero postępującym działaniom zakonu. No, wyraża to wszystko choćby bitwa bardzo ważna, bitwa pod Płowcami, w której, jak wiadomo, no, nie sposób mówić o rozstrzygnięciu, ale jest to pierwsze przeciwstawienie się siłom zakonowi przez rycerstwo polskie, a król dowodził osobiście.
Tak, panie profesorze, a na ile w ogóle Krzyżacy ukształtowali niemieckiego ducha? Czy można postawić taką tezę, że gdyby nie Krzyżacy, to ta mentalność niemiecka byłaby inna, może bardziej łagodna nawet? Jest to teza, która w historiografii jest bardzo mocno zakorzeniona i ja myślę, że zasadniczo słuszna, a mianowicie wskutek stworzenia się państwa zakonnego, które następnie ulega, jak wiadomo, w 1525 roku sekularyzacji, czyli Albrecht Hohenzollern staje się dziedzicznym władcą, księciem pruskim, lennikiem polskiego króla. Od tego momentu tworzy się państwo pruskie, które następnie zostanie połączone z Brandenburgią. Później już w XVII wieku będzie próbować osiągnąć sterowanie zwierzchności lennej ze strony Polski. Uwolnić się, chciałbym powiedzieć, od tej zwierzchności lennej. Następnie połączyć się terytorialnie z Brandenburgią, by osiągnąć ten cel, jakim jest zagarnięcie Pomorza Gdańskiego, co się uda w końcu w rozbiorach w XVIII wieku, w pierwszym rozbiorze Polski Fryderykowi II. I tu ciągnąc tę myśl dalej, można powiedzieć tak, że państwo pruskie jako państwo, o którym ktoś kiedyś powiedział, że to nie jest państwo, które ma armię, tylko to jest armia, która ma państwo, centralizowane i przepojone duchem Drang nach Osten, czyli uderzenia na wschód. Ono stało się później podstawą zjednoczenia Rzeszy Niemieckiej. Jak wiadomo, w XIX wieku były dwie koncepcje jedności Niemiec, bo Niemcy są rozbite, prawda, na szereg organizmów państwowych. Jedna, nazwana wielkoniemiecką przez historyków, to byłoby pod barłem Habsburgów, a Austria byłaby centrum tego procesu i organizatorem zjednoczenia Niemiec, i mało niemiecka, czyli pruska, krwią i żelazem, autokratyczna. I to drugie rozwiązanie weszło w życie, jak wiemy, i powstaje Zjednoczone Państwo Niemieckie pod przywództwem pruskim. A więc podsumowując niejako, można powiedzieć, że wytworzenie się państwa pruskiego miało bardzo istotny wpływ na los Niemiec i był to los, który nadał temu państwu niemieckiemu zjednoczonemu charakter militarystyczny, charakter zwrócony na wschód, i bez wątpienia było to państwo autokratyczne, mimo konstytucji i szeregu rozwiązań parlamentarno-konstytucyjnych. Było to państwo autokratyczne pod dynastią Hohenzollern. Tak, czy zatem moment bitwy był pierwszym takim, można powiedzieć, akordem walki polsko-prusackiej, a może nawet szerzej słowiańsko-germańskiej? Tak, można to ująć. No, trzeba pamiętać też o tym, że przecież po stronie zakonu walczyło rycerstwo zaciężne z całej prawie średniowiecznej Europy. U boku Armii Polskiej, Armii naszego Królestwa, litewskie wojska, co było notabene powodem do niemieckiej, krzyżackiej propagandy, chciałem powiedzieć, o sprzymierzenie się Polaków z poganami przeciwko zakonowi, przeciwko chrześcijańskiemu rycerstwu zakonnemu. Wątek, który pani redaktor poruszyła, czyli zmagań germańsko-słowiańskich, wtedy, w czasie, gdy się bitwa rozgrywała, z pewnością nie wybrzmiewał. Nie wybrzmiewał jakoś jako motyw kluczowy w interpretacji znaczenia tej bitwy. Raczej wielkie znaczenie miało to, co strona polska przedstawiła na Soborze w Konstancji, prawda, zaraz po bitwie niejako. Sobór ten się zbiera w 1414, a mianowicie strona polska powołuje się na prawo narodów, tak jak je wykładał Paweł Wodkowicz, a mianowicie, że nie można przemocą nawracać
i że także nawet i poganie mają prawo korzystać z prawa naturalnego. To raczej tak to było interpretowane, a później po upływie czasu wraz z oddalaniem się czasowym od bitwy grunwaldzkiej bez wątpienia coraz mocniej wybrzmiewał akcent właśnie wielkiej konfrontacji germanizmu i słowiańskości Słowian. No Niemcy sami prowadzili taką narrację propagandową. Chciałem tu przypomnieć, że cesarz Wilhelm II podczas obchodów 500-lecia bitwy grunwaldzkiej, przegranej, jak wiadomo, prawda, przez stronę zakonną pruską, niemiecką, powiedział w przemówieniu w Malborku: rycerze zakonni, tak skończył swoje przemówienie, rycerze zakonni, powstańcie do walki ze wschodem, ze Słowiańszczyzną. Także coś takiego padło wtedy ze strony głowy państwa niemieckiego. A więc nie tylko po stronie polskiej odwoływano się do tego motywu konfrontacji Słowian z germanizmem, ale tak przede wszystkim to propaganda niemiecka tworzyła taką narrację. I ta narracja jest w znacznej mierze oczywiście naszej. Panie profesorze, tak, musimy też pamiętać, że w trakcie I wojny światowej bitwa pod Tannenbergiem była swego rodzaju odwetem za Grunwald. To symptomatyczne? No, tu by należało przypomnieć może kilka słów o tej bitwie. Jak wiadomo, wykonując sojusz z Francją, rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły ofensywę na Prusy Wschodnie. Dzieje się to wszystko zaraz po wybuchu I wojny światowej i nad jeziorami mazurskimi doszło do wielkiej bitwy wrzesień 1914 roku, gdzie armią niemiecką dowodził, jak wiadomo, feldmarszałek von Hindenburg, późniejszy prezydent Rzeszy Niemieckiej, i w starciu tym armia rosyjska została rozbita, wzięta w okrążenie, tak zwanym manewrem kaneńskim. Dało to niemieckiej propagandzie poczucie sukcesu i przekonanie o dopełnieniu historycznego rewanżu za klęskę grunwaldzką. To pokazuje, jak klęska grunwaldzka była żywa w niemieckiej pamięci historycznej wtedy. Panie profesorze, to właśnie jak wielką solą w oku dla Niemców był albo nawet jest Grunwald? Czy stał się taką rysą na ich dumie? Myślę, że to na pewno się odnosi do czasów, o których mówiliśmy, a mianowicie mam na myśli dobę XIX wieku, czasy Republiki Weimarskiej, a więc wielkiego skłócenia z Polską, odrodzoną wtedy. No i oczywiście w III Rzeszy. W III Rzeszy chciałem tutaj zauważyć, że kiedy Himmler rozmawiał z Hitlerem zaraz po otrzymaniu wiadomości, że w Warszawie wybuchło powstanie, to jest 1 sierpnia, prawda, 1944 roku, Himmler odwołał się do Grunwaldu, powiedział, że wreszcie nadszedł czas rozprawienia się z tym narodem, który od czasów Grunwaldu blokuje nam drogę na wschód. To mówi Himmler, nie Hitler. Dla Niemców później, po II wojnie światowej, mam wrażenie, taka narracja zaczęła trochę jakby schodzić na plan dalszy. Zaczęto bardziej tak myśleć kategoriami historycznymi, odwołując się do tezy, że była to przede wszystkim wielka bitwa średniowieczna, że jest ona źródłem narodowych mitów po obu stronach. Zaczęto tak bardziej uhistoryczniać, bym powiedział, to doświadczenie dziejowe. Mówię teraz oczywiście o historii akademickiej, niemieckiej historii akademickiej po II wojnie światowej, oczywiście w Republice Federalnej Niemiec. No i to są pewne takie przewartościowania, ale oczywiście to wydarzenie tkwi na pewno w świadomości niemieckiej jako jedno z bardziej zasadniczych momentów historii tego narodu. Tak, panie profesorze, może porozmawiajmy teraz o bitwie jako swego rodzaju spoiwie, czy braterstwo broni, mówiąc wprost, Polaków i Litwinów faktycznie zespoliło Rzeczpospolitą obojga narodów.
Myślę, że tak, dlatego że gdyby bitwa zakończyła się inaczej niż tak rozstrzygającym zwycięstwem połączonych wojsk polskich i litewskich, nie można byłoby mieć zapewne nadziei na przetrwanie Unii. Zakon dążył bez wątpienia do uzależnienia Litwy i rozbicia Unii. Wydarzenie, jakim była Unia zawarta w Krewie w 1385, to wydarzenie stanowiło i wyzwanie, i przykrą niespodziankę dla zakonu. Jednakże gra separatyzm litewski, aby doprowadzić do osłabienia Unii, a także i zerwania jej, jeśli to możliwe, te działania dyplomacji i propagandy zakonu toczyły się jeszcze później. Miały miejsce jeszcze później. Chciano tu na przykład wykorzystać ambicje wielkiego księcia Witolda, któremu się marzyła korona królewska. O mało nie doszło do takiej koronacji, zresztą prawie 20 lat po bitwie. W każdym razie braterstwo broni jako niebezsporny fakt było podstawą zachowania Unii. I nie jest przypadkiem, że po Grunwaldzie następuje historyczna Unia Horodelska, która jest kamieniem milowym, podobnie jak później lubelska w dziejach tego związku obojga narodów, jak to potem zostanie nazwane. A można zatem powiedzieć, że Krzyżacy stali się niejako akuszerem tego państwa? To może idzie zbyt daleko, ale zakon jako wróg, z którym trudno o kompromis, był czynnikiem, który swoją polityką z pewnością przyczynił się do takiego obrotu wypadków, jaki miał miejsce, chociaż myśl o Unii to jest przede wszystkim polska myśl tak zwanych panów krakowskich, czyli tej elity Królestwa Polskiego, która po śmierci Ludwika Węgierskiego miała właściwie w rękach ter państwa polskiego. I z pewnością dla tych mężów stanu nie było obce myślenie o potrzebie przeciwstawienia się zakonowi, który dążył do dalszej ekspansji, przeprowadził też zabór, jak wiemy, Pomorza Gdańskiego. Zabór Pomorza Gdańskiego z kolei zablokował Polsce, Królestwu Polskiemu, dostęp do morza. Krzyżacy przecież zagarnęli Żmudź, należy tutaj o tym też pamiętać. Próbowali rozciągnąć na Litwę swoje wpływy tak, aby to było po prostu państwo zależne od zakonu. Panie profesorze, i to się tylko dzięki Polsce nie powiodło. Tak, to czym w takim razie jest dzisiaj mit Grunwaldu? Bo chyba jest on bardziej obecny na Litwie, aniżeli u nas, paradoksalnie. I czy warto o tej bitwie w ogóle pamiętać? Czy ona ma taki swój ładunek kulturotwórczy, mitologizujący? No przede wszystkim słowo mit bywa często używane negatywnie. Mhm. W tym znaczeniu, że kto go używa, ten chce powiedzieć, iż coś jest nieprawdziwe. Otóż jakieś przesłanie, jakiś pogląd, jakaś narracja jest mitem, prawda? Tak mówimy często. Ale tym wypadkiem nie jest, i nie tylko w tym, dlatego że mit ma także pozytywny ładunek, choćby emocjonalny, w dobrym tego słowa znaczeniu, wyraża określoną prawdę na użytek społeczny, bo historia oczywiście kształtuje świadomość, czy to uznamy za dobre, czy złe, bo są i tacy, którzy uważają, że im mniej historii, tym lepiej. Ja nie podzielam tego oczywiście poglądu, bo hasło oderwania się od przeszłości jest drogą donikąd. I z tego punktu widzenia patrząc, Grunwald jest oczywiście pozytywnym mitem w naszej historii, w naszej świadomości historycznej. Nie powinien on oczywiście prowadzić do tego, byśmy myśleli o realiach średniowiecza, jak na przykład w XX wieku, kiedy mamy państwa narodowe i tak dalej. Historykom zwłaszcza to
wypada przypominać, że Europa średniowieczna to jest co innego, a system państw narodowych w XX wieku to coś innego, ale przeszłość no, dostarcza zawsze określonej lekcji i lekcja Grunwaldu taką jest. Nie można jej wyeliminować na pewno z polskiej historii, z polskiego obrazu przeszłości, gdyż no, w przeciwnym razie tracimy coś niezwykle ważnego, mianowicie to, że byli Polacy sprawcami no, czegoś wielkiego, mianowicie udało się stworzyć wielkie państwo jagiellońskie w Europie i osiągnąć mocarstwową rangę. Bez Grunwaldu, który został następnie dopełniony zwycięską wojną 13-letnią oczywiście, tego by nie było. Ujarzmienie Polski byłoby bliskie i Polska by została zdegradowana do roli państewka, które nie odgrywa większej roli w europejskiej historii. Państwo jagiellońskie, u którego podstaw bez wątpienia tkwi Grunwald, i to nie jako mit, ale jako fakt historyczny, to jest wielkie dziedzictwo naszej przeszłości. Monarchia jagiellońska i w ogóle polityka jagiellońska. To jest takie 5 minut w naszych dziejach, kiedy Polska wybija się do rangi pierwszoplanowej w Europie. Bo pamiętajmy, że szczycimy się słusznie osiągnięciami choćby Kazimierza Wielkiego jako dyktatora państwa polskiego. Ale jest to przecież państwo, Królestwo Polskie pod jego panowaniem ma bardzo skromne rozmiary terytorialne i na pewno nie jest mocarstwem. A Polska Jagiellońska jest mocarstwem, aczkolwiek historiografia niemiecka próbowała za wszelką cenę jeszcze w XX wieku, w czasach konfliktu z Polską, dowodzić, że tak nie było. Niemniej dziedzictwo jagiellońskie ma swoje podstawy w zwycięstwie grunwaldzkim. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę piękną, historyczną i analityczną opowieść o Grunwaldzie, o konsekwencjach pewnego procesu, o jego micie. Dziękuję bardzo. A przypomnę Państwu, że naszym gościem był historyk z Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Marek Kornat. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze, a naszym słuchaczom życzymy chyba oboje, profesorze, tak? Ciągle pięknej, rodzinnej niedzieli, wspaniałego kolejnego wakacyjnego weekendu i do usłyszenia, proszę Państwa. Ja będę na Państwa czekała w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Dobrego dnia ciągle.